telekomunikacyjni rekordziści to wyłącznie mężczyźni. Warszawiak, 45-latek, ma ponad 210 tysięcy długu. Kolejny pan również z Mazowsza, 187 tysięcy. I tak długi, przekraczające jeszcze ponad 100 tysięcy, ma trzech innych dłużników. Najwięcej dłużników ma zdecydowanie Śląsk. I to zarówno Dolny, jak i Górny. Z danych Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor wynika, że obecnie osób, które mają długi wobec firm telekomunikacyjnych, jest ponad 305 500. Osoby te mają 750 milionów złotych zaległości wobec operatorów telekomunikacyjnych. Aby trafić do rejestru dłużników, należy pamiętać, wystarczy nie zapłacić 200 zł wobec jednego wierzyciela i kwota ta już po opóźnieniu o 30 dni może być wpisana do Biura Informacji Gospodarczej.